Dzień dobry, Bartosz Sawicki, dom maklerski TMS Brokers. Czwartek można bezsprzecznie nazwać dniem banków centralnych. Od samego rana jen mocno traci na wartości po decyzji Banku Japonii. Nowy gubernator, pan Kuroda, nie zawiódł bowiem oczekiwań rynku, a wręcz przekroczył je, wdrażając nowe metody bardzo agresywnego luzowania polityki pieniężnej. W rezultacie kurs USD/JPY powraca powyżej poziomu 95 i jen traci na wartości do pozostałych głównych walut, bez wyjątku ponad 2%. Dziś poznamy także decyzję Banku Anglii, jak również Europejskiego Banku Centralnego. W tym pierwszym przypadku wydaje się, że zadecydować mogą pojedyncze głosy, jednak bank utrzyma program skupu aktywów na dotychczasowym poziomie, co powinno przełożyć się na dynamiczne umocnienie funta sterlinga, który jednak od rana traci na wartości i obecnie znajduje się w okolicach 1,5060 w relacji do dolara amerykańskiego. Natomiast w przypadku posiedzenia władz monetarnych strefy euro wydaje się, że dosyć prawdopodobne jest rozczarowanie inwestorów tonem, który będzie zakładał kontynuację luzowania polityki pieniężnej, bądź też utrzymanie bardzo łagodnej polityki w kolejnych kilkunastu miesiącach, przy jednoczesnym braku wdrożenia nowych metod mogących wspierać euro poprzez wygaszanie napięć na rynku długu państw peryferyjnych Eurolandu. W rezultacie euro może pozostać wrażliwe na przecenę, szczególnie w przypadku obniżki stóp procentowych, której nie spodziewa się właściwie żadna instytucja finansowa. Kurs euro-PLN obecnie znajduje się minimalnie poniżej poziomu 4,20, jednak fakt, że wczorajsza sesja została zakończona powyżej ważnego poziomu 4,1950, zwiększa naszym zdaniem prawdopodobieństwo, że kurs będzie zwyżkował w okolice 4,20. 22 na przestrzeni kilku następnych sesji. Dziękuję za uwagę.